Wysokie Obcasy. To jest czas na podcast. Zapraszamy na herstoryczną opowieść Wysokich Obcasów. Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Katarzyna Wężyk. A ja nazywam się Natalia Waloch. I witam w naszym podcaście Herstoria Wysokich Obcasów, w którym opowiadamy, jak sama nazwa wskazuje, o kobietach. O kobietach niezwykłych, które nie godziły się na to, żeby żyć tak, jak oczekuje od nich społeczeństwo, bliscy i cała reszta świata. A dziś zaczynamy w Nowym Jorku. To wyspa Blackwell usłyszała na promie, który wiózł ją do szpitala. Dom wariatów, z którego nigdy nie wyjdziesz. Wąski pas ziemi na East River między Manhattanem a Queens pod koniec XIX wieku cieszył się w Nowym Jorku bardzo złą sławą. No nic dziwnego, bo mieściło się na nim więzienie, szpital dla chorych na ospę i dwa zakłady psychiatryczne, męski i żeński. Na widok wyspy Blackwell Nowojorczyk, o ile był katolikiem, pewnie się żegnał, no a pozostali pluli przez lewe ramię, no bo nikt nie chciał się tam znaleźć. Ponury, kamienny budynek kliniki spełniał wszystkie standardy gotyckiej powieści grozy. I tak samo było z metodami leczenia, weźmy to w cudzysłów, obłędu, jak wówczas to nazywano. Było to oblewanie lodowatą wodą, głodzenie, zakaz rozmów, przymus siedzenia całkowicie w bezruchu, no i oczywiście brutalne bicie za najdrobniejsze nieposłuszeństwo. Kobieta, która tam trafiła, sama nie była się w stanie wydostać, nie mogła prosić o wypisanie, bo przecież ludzie pozbawieni władz umysłowych nie mogą podejmować takich decyzji. No i nie mogła też uciec, chyba że chciałaby to zrobić w pław, co nie było dobrym pomysłem. I nasza dzisiejsza bohaterka, która tam właśnie się dostała, mogła mieć tylko nadzieję, że redakcja gazety, która wysłała ją do Blackwell, nie zapomni o niej. No i że znajdzie też sposób, żeby ją z tej placówki wyciągnąć, zanim sama, poddana okrutnemu traktowaniu, straci zmysły. 23-letnia, wtedy pionierka dziennikarstwa śledczego i reportażu wcieleniowego, zagrała no wabank. Dosłownie postawiła na szali swoje życie. Wygrana mogła być wysoka, sława, pieniądze i przede wszystkim praca, ale porażka oznaczała zamknięcie w systemie. Dołączenie do tłumu anonimowych, drżących z zimna istot, bardziej zjaw niż kobiet, o które nikt się nie upomniał. Wymagało to na pewno ogromnej odwagi, determinacji, wiary we własne szczęście, ale chyba najbardziej jednak tupetu. A tego ostatniego, jak się przekonamy, Nellie Bly nigdy nie brakowało. Wysokie obcasy. Musimy tutaj zaznaczyć, że w dzisiejszym podcaście używamy takich wyrażeń jak dom wariatów czy obłąkanie. Dzisiaj oczywiście się ich nie stosuje i bardzo słusznie wobec osób z chorobami psychicznymi. No ale jak to ostatnio powiedział Colson Whitehead, czarny pisarz, no nie da się napisać powieści o południu USA przed wojną secesyjną, w której nadzorca niewolników mówiłby o Afroamerykanach. Po prostu musi pisarz używać innego języka i tak samo my dzisiaj nie jesteśmy w stanie opowiedzieć o wyspie Blackwell i XIX-wiecznych metodach traktowania pensjonariuszek, takich przybytków, nie cytując ówczesnej terminologii, także po prostu przyjmijmy, że te wszystkie wariatki, wariatów i obłąkanych bierzemy w cudzysłów i używamy tego jako pewnego tylko retorycznego chwytu cytatu. I próby przeniesienia się też w czasie trochę. No i jeszcze jedno ogłoszenie parafialne, bo o Nellie Bly, czyli jednej z pierwszych dziennikarek śledczych, opowiadałem wam dzisiaj przy okazji programu, który uruchomiła Fundacja Gazety Wyborczej. Jest to pierwszy w Polsce program dziennikarstwa śledczego, oferujący niezależnym dziennikarzom i dziennikarkom oraz redakcjom granty na śledztwa dziennikarskie oraz fundusze na wsparcie prawne. No i ten program rusza w połowie września. A teraz wracamy do herstorii Nellie. Elizabeth Jane Cochrane urodziła się 5 maja 1864 roku w miasteczku Apollo w Pensylwanii. Jej ojciec zmarł nagle, gdy dziewczynka miała 6 lat, a drugi mąż matki okazał się pijakiem i brutalem. I dzięki temu Elizabeth szybko się nauczyła, że będzie musiała sobie radzić w życiu sama. I już jako nastolatka i mała się każdej pracy, jaka była dostępna młodej, niezbyt wykształconej kobiecie, była nianią, guwernantką, podkuchenną. No i pewnie nikt nigdy nie usłyszałby o Nellie Bly, gdyby nie artykuł w lokalnej gazecie Pittsburgh Dispatch. Był to artykuł pod tytułem Do czego zdatne są dziewczęta? No i do czego są zdatne dziewczęta? Pozdrawiamy doradców ministra Czarnka. Według autora tamtego artykułu, tu niespodzianka, dziewczęta nadawały się wyłącznie
wyłącznie do roli żony i matki i powinny się do niej grzecznie ograniczyć, a nie mieć jakieś fanaberie w rodzaju edukacji czy pracy zawodowej. Tak, minister Czarnek lubi to. A Elizabeth, która harowała jak wuj, to bynajmniej nie dla kaprysu, trafił szlak i nic dziwnego. I co zrobiła? Chwyciła za pióro i napisała długi, gorzki list do redakcji, w którym przedstawiała rzeczywistość pracującej kobiety, ale pracującej z konieczności. No i podpisała się, jak to wówczas sentymentalnie bywało, samotna sierota. Tekst się spodobał, a autorkę poproszono w gazecie o kontakt. No i kilka dni później w redakcji zjawiła się 19-letnia dziewczyna, tak przerażona pierwszą wizytą w gazecie, że mówiła tylko szeptem. Mimo tego naczelny poprosił ją, żeby rozwinęła swoje tezy w artykule. No, w realu mówiła szeptem, ale pisząc rozwijała skrzydła i bynajmniej się nie ograniczała. Pisała tak, czy ci, którzy mają w brud dóbr tego świata, zdają sobie sprawę, jak to jest być biedną, pracującą kobietą, żyjącą w jednym lub dwóch surowych pokojach, z płomieniem zbyt nikłym, by utrzymać ciepło, podczas gdy jej znoszone ubrania nie są w stanie ochronić ją przed wiatrem i zimnem. No i zdanie w takim tonie ciągnęło się przez cały akapit, ale tekst dał Elizabeth pracę w gazecie. No, był to czas, kiedy kobiety nie pisały pod własnym nazwiskiem, więc Elizabeth musiała przyjąć pseudonim. Najlepiej, żeby był prosty, chwytliwy i wpadający w ucho. I wtedy akurat, kiedy myślała na ten temat, jak się nazwać, obok przechodził goniec i gwizdał popularną wówczas piosenkę Nelly Bly. No i w ten sposób już dalej nie musiała szukać. I gdy zaczynała, amerykańskie redakcje były męskim światem, to znaczy dosłownie męskim, bo kobiety stanowiły tylko 2%, 2 z 12 tysięcy dziennikarzy, no i zajmowały się tematami odpowiednimi dla dam i interesującymi inne damy, to znaczy opisywaniem kroju sukien oraz przyjęć uznanych i bogatych. No i jedna z nich podsumowała ten rodzaj dziennikarstwa tak. Życie stało się jedną wielką herbatką. Ktoś powiedział, kronika towarzyska to prostytucja mózgu. Jest dużo gorzej. To prostytucja duszy. No, nie sposób się nie zgodzić, prawda? Wyobrażasz sobie, że musiałybyśmy pisać tylko o krojach sukien i przepisach? Nie, to byłoby szalenie nudne. No, w Pittsburgh Dispatch Nelly nie uniknęła tej prostytucji mózgu, ale wykorzystywała każdą okazję, żeby od niej uciekać. Jeden z jej pierwszych tekstów traktował na przykład o rozwodach, które w tamtym czasie kobietom było bardzo trudno uzyskać. Bly oczywiście wzywała do reformy prawa. Potem napisała serię artykułów o ciężkim życiu robotnic, no, bo nie zapomniała skąd się wywodzi. No i narobiła sobie tym wrogów wśród lokalnych przedsiębiorców, czyli rasowa dziennikarka. Mój pierwszy szef mawiał, że miarą dziennikarza jest ilość wrogów. Kiedy naczelny ją z powrotem odesłał na front herbatek i sukien, wzięła urlop i pojechała do Meksyku i z podróży przywiozła reportaże znowu o wyzysku robotników i politycznej korupcji. Także nie do zatrzymania była. Nie, oraz musiała się z tego Meksyku pospiesznie ewakuować, bo tam też narobiła sobie wrogów i to jakby skłonnych do poważniejszych akcji niż ci w Pittsburghu. No i po 2 latach takiejże pracy Nelly jednak uznała, że Pittsburgh jest dla niej za małe. I na biurku kolegi, zresztą tego samego od tych, do czego nadają się kobiety, dzięki któremu właściwie została dziennikarką, zostawiła karteczkę, wyjeżdżam do Nowego Jorku, wypatrujcie mnie, Bly. No i pojechała. Pojechała podbić wielkie jabłko, czyli podbić świat. No tyle, że jak szybko się przekonała, nie tylko na prowincji naczelni uważali, że miejsce kobiety jest gdzie? W domu. Nikt nie chciał jej zatrudnić, odbijała się od kolejnych redakcji, a oszczędności topniały. I jej rozważania, czy wracać na tarczy, czy zostać i walczyć, przerwała kradzież torebki z setką dolarów, która to kwota stanowiła całość ruchomego majątku Nelly. No, dla niej wybór był prosty, po prostu musiała natychmiast znaleźć pracę w Nowym Jorku, a że, jak mówi popularne w Stanach Zjednoczonych powiedzenie, desperackie okoliczności wymagają desperackich środków, no to Bly do takiej metody się uciekła i prośbą, groźbą i urokiem osobistym dosłownie wybłagała spotkanie z redaktorem naczelnym popularnej gazety New York World. No, notabene właścicielem tej gazety był Joseph Pulitzer, ten Pulitzer od nagrody. Od Pulitzera. Od Pulitzera, tak. No i tym razem dopisało jej szczęście. No ja nie wiem, szczęście. Szczęście pojęcie względne, tak, nie? Ja myślę, że upór popłacił. Znaczy, no nie, raczej efekt tego spotkania, czy był taki szczęśliwy, na pewno w opowieściach i na pewno później, ale jak zaraz wam opowiemy, na samym początku mogła tego bynajmniej nie uznać za szczęście.
No bo naczelny, jak się okazało, miał dla niej temat. Po Nowym Jorku od lat krążyły plotki o skandalicznych warunkach w domu dla obłąkanych kobiet na wyspie Blackwell, tyle że redakcja no, oczywiście potrzebowała dowodów. A ponieważ pracowali tam sami mężczyźni, to nie bardzo było komu kogo tam wysłać. No i aspirującej reporterce naczelny powiedział tak. Jeśli uda ci się wejść do szpitala i opisać, co się tam dzieje, dostaniesz pracę. No i powiedziano, jasne, spoko, ale jak mnie stamtąd wyciągniecie? No i naczelny na to, nie wiem. Wspaniała perspektywa. No ale specjalnie też nie miała wyboru, prawda? No nie, miała wybór, mogła wrócić i się poddać, a jednak wybrała no, udział w tej rozgrywce, za co no, czapka z głowy. No dostanie się do szpitala okazało się w ogóle dziecinnie proste, co też nam wiele mówi o tamtych czasach i o stosunku do kobiet, bo Nelly po prostu wynajęła tani pokój, poćwiczyła przed lustrem błędny wzrok, zaczęła się zachowywać odrobinę ekscentrycznie, trochę mamrotała pod nosem, nie spała w nocy, snuła się po korytarzach i to tak wystraszyło pozostałe lokatorki, że właścicielka bardzo szybko wezwała policję. Sprawa trafiła do sądu. Sąd wysłał Bly na badania do alienistów, jak wówczas nazywano psychiatrów, a ci zgodnie uznali, że nadaje się do zakładu zamkniętego. No brawo dla tych diagnostów. Doktora House'a tam nie było. Beznadziejny przypadek w każdym razie podsumował jeden z medycznych autorytetów. Nelly później napisze, że lekarze badali ją z założeniem, że jest obłąkana i że wszystkie ich pytania miały wyłącznie potwierdzić diagnozę, którą tak naprawdę wydała właścicielka pensjonatu. Tak, to bo to ona wezwała policję, mówiąc, mam tu wariatkę. I prawdziwym wyzwaniem okazało się, no właśnie nie dostanie się do szpitala, tylko zachowanie zdrowia psychicznego w samej placówce, gdzie na 1600 stłoczonych pacjentek przypadało 16 niezbyt kompetentnych lekarzy, a przy pielęgniarkach siostra Ratchet, ta z lotu nad kukułczym gniazdem, no wyglądałaby jak anioł miłosierdzia. Od jednej z tychże pielęgniarek Bly zresztą usłyszała, żeby no nie spodziewała się żadnych aktów dobroci, bo ich po prostu nie dostanie. Na dzień dobry Nelly została rozebrana do naga i wsadzona do wanny, a następnie poddana XIX-wiecznej wersji waterboardingu. Napisze potem o tym tak. Szczękałam zębami, aż tu nagle wylano na moją głowę 3 kubły lodowatej wody, jeden po drugim. Wyciągnięto mnie trzęsącą się, piszczącą, kompletnie bez tchu. W celi, kiedy zasypiała, słyszała krzyki, płacz, modlitwy dochodzące z sąsiednich pomieszczeń. Na posiłki dostawała twardy, suchy chleb, jakąś cienką owsiankę, zepsute mięso. To się oczywiście kompletnie nie nadawało do jedzenia. Tak, opisywała, jak raz przekroiła chleb i znalazła pająka. Ona go nie zjadła, pozostałe były tak głodne, że po prostu jej wyrwały. Woda mogła służyć za materiał poglądowy na zajęciach źródła epidemii cholery w XIX wieku, także strach było nawet napić się ze szklanki. Lekkie szpitalne ubrania w połączeniu z kompletnym brakiem ogrzewania sprawiały, że pacjentki były dosłownie sine i trzęsły się z zimna, często też chorowały. No a do tego były lodowate kąpiele, o których Kasia mówiła. One były regularnie stosowane, tylko że dodajmy, że nie zmieniano wody, więc pacjentkę kąpano jedną po drugiej, a potem wycierały się jednym ręcznikiem, no w zasadzie powiedzmy sobie uczciwie, że szmatą. Kilkanaście pacjentek się wycierało. Tak, niezależnie od stanu ich skóry. Rano pensjonariuszki szły na spacer i tu cytuję Nelly, jak pobita armia na paradzie, w rzędach po 2 lub 3, wszystkie ubrane identycznie. Część mamrotała do siebie, inne krzyczały, płakały, śpiewały lub patrzyły martwo przed siebie. Potem sadzano je na twardych ławkach w nieogrzewanym pokoju, a gdy próbowały rozmawiać, uciszano je. I znowu Nelly, co poza torturami doprowadziłoby szybciej do niepoczytalności. No i jeszcze każdy sprzeciw kończył się biciem. I one były sadzane tak na 10 godzin, tak, nie? One tam po prostu miały siedzieć w bezruchu, patrzeć przed siebie, nie odzywać się. To jest deprywacja sensoryczna, nie? W sumie. No, kompletna, to jakiś koszmar. No, Nelly nie zapominała oczywiście, że jest w pracy, dlatego próbowała rozmawiać z pensjonariuszkami. Rzeczywiście to się jej udało i ku swojemu przerażeniu odkryła to, czego w gruncie rzeczy można było się spodziewać, że wiele z nich tak naprawdę wcale nie było obłąkanych, a przynajmniej no, nie w momencie,
momencie przybycia do zakładu, bo tam rzeczywiście można było oszaleć w tych warunkach. Część tych kobiet trafiła tam po prostu z biedy, winą innych było to, że były imigrantkami i nie znały angielskiego, a to wystarczyło, żeby uznać je za słabe na umyśle, no bo przecież jak ktoś nie odpowiada na twoje pytanie, to musi być słaby na umyśle. Nawet tak? Jeśli mówisz wolno i dużymi literami, prawda? Tak, no oczywiście i jeszcze jak jesteś kobietą, no to wiadomo, że to jest tym prędzej można podejrzewać u ciebie utratę władz umysłowych. No, ale też to, że Nelly przestała w pewnym momencie udawać chorobę psychiczną i zaczęła się twardo domagać wypisania jej z placówce, no to oczywiście na nikim z personelu tam pracującego nie zrobiło wrażenia. Wręcz zostało uznane, i tu się kłania paragraf 22, że to są kolejne dowody jej choroby. No to wariatka, która twierdzi, że jest zdrowa i chce wyjść ze szpitala. No klasyk. W końcu rzeczywiście wyglądałam na obłąkaną. Weźcie całkowicie zdrową na ciele i umyśle kobietę, każcie jej siedzieć na ławce od 6 rano do 8 wieczorem, nie pozwólcie jej rozmawiać ani się ruszać. Nie dajcie jej nic do czytania, ani żadnych wiadomości z zewnętrznego świata, za to zapewnijcie jej nędzne jedzenie i okrutne traktowanie i zobaczycie, jak szybko straci rozum. 2 miesiące wystarczą, żeby stać się mentalnym i psychicznym wrakiem, podsumowała Bly. No, Nelly spędziła w Blackwell w sumie 10 dni, ostatecznie wyciągnął ją stamtąd prawnik gazety, a kilka dni później, tu trzeba oddać, że dziewczyna miała dobre tempo, w The New York World pojawił się pierwszy tekst z cyklu 10 dni w domu wariatów, wydany później zresztą jako książka. No i artykuł oczywiście wywołał sensację. Tutaj dodajmy, że o to właśnie chodziło, bo Nelly dostała pracę w New York World w czasie, gdy ta gazeta ostro rywalizowała z New York Journal i obie gazety bardzo ścigały się na newsy, nierzadko obniżając loty. My to znamy dzisiaj jako tabloidyzację czy infotainment. Wtedy to nazwano żółtym dziennikarstwem. No, po jej artykułach prokuratura rozpoczęła dochodzenie, no ale oczywiście zanim do Blackwell wreszcie pofatygowała się jakaś kontrola, to personel zdążył częściowo zatrzeć ślady, zwolnił lub przeniósł rozmówczynię Bly, posprzątał cele, zapewnił trochę lepsze wyżywienie. No ale niemniej Nelly wygrała ten pojedynek, bo nowojorski budżet na zakłady dla chorych psychicznie zwiększono o cały $1 000 000, a dzisiaj byłoby to $29 milionów, gdybyśmy wszystkie proporcje uwzględnili. W Blackwell też poleciało kilka głów osób odpowiedzialnych i na stanowiskach, no i zatrudniono tłumaczki dla imigrantek. Czyli można? Można. Pod presją. A Nelly z dnia na dzień stała się gwiazdą dziennikarstwa, konkretnie tak zwanego Standard Journalism. I tutaj ta nazwa, no przyznajmy, jest trochę protekcjonalna, bo stand to dosłownie kaskaderski numer, no i no, dziennikarzy mężczyzn nikt by nie nazwał chłopcami, a kobiety można nazwać dziewczynami. Ale pod tą marką przed kobietami otworzyły się łamy gazet. I po spektakularnym sukcesie 10 dni w domu wariatów, każda redakcja chciała mieć swoją własną kaskaderkę. No i zaczynała je mieć, no bo ile przed Nelly właściwie no nie zdarzały się kobiece podpisy poza działem dla pań, to 20 lat później otwierały jedynki gazet. Wspaniale. No, reporterki tamtych czasów robiły wcieleniówki i pisały teksty z życia robotnic w fabrykach, pacjentek w szpitalach dla biedoty, demaskowały lekarzy robiących nielegalne aborcje, pisały o dzieciach w więzieniach. Te artykuły były pisane w pierwszej osobie, dzięki czemu jakby autorki oferowały czytelnikom i czytelniczkom wizję kobiecości skrajnie odmiennej jednak od wiktoriańskich standardów, bo była to wizja odważnej, wręcz brawurowej, przedsiębiorczej, niezależnej, ambitnej i potrafiącej sobie poradzić w męskim świecie kobiety. No i powiedzmy też, że reporterki rzeczywiście ten wizerunek zmieniały, bo teksty pomagały później różnym aktywistom przepychać prawa, na przykład pracownicze. No a wracając do Nelly, przez kolejne 2 lata była kaskaderką właśnie w New York World. I pisząc o handlu ludźmi, na przykład sfingowała sprzedaż niemowlęcia. Gdy po Manhattanie zaczęły krążyć historie o tajemniczym powozie, którego woźnica jakoby porywał dziewczyny z Central Parku, sama wystawiła się na porwanie. No miała jaja. To bym się czytała. No, nie gardziła też lżejszymi tematami. Dla czytelników nauczyła się jeździć na rowerze, trenowała z bokserem, no i wystąpiła na Broadwayu. To też wymagało chyba sporej odwagi. Nie wiem, czy nie większej.
Zaproponowała też, że okrąży świat szybciej niż Phileas Fogg z najmodniejszej wówczas powieści Juliusza Verna. Nawet sprawdziła rozkład parowców i uznała, że no da radę w mniej niż książkę w 80 dni, ale jak zaproponowała to w redakcji, usłyszała, że nie godzi się, żeby młoda dama podróżowała bez przyzwoitki. Godzi się, żeby dała się porwać, ale nie godzi się, żeby podróżowała bez przyzwoitki. No i rok później, gdy sprzedaż gazety spadła, okazało się, że redakcja potrzebuje czegoś, co przyciągnie czytelników i wtedy Naczelny wrócił do tematu. Ekspresowo. Nelly usłyszała, ruszasz pojutrze. Wspaniali ci jej szefowie. Poranek 14 listopada 1889 roku był zimny, ale słoneczny. Nowy Jork się właśnie budził, a Nelly usiłowała nie dać odprowadzającym ją przyjaciołom poznać, jak bardzo jest tym wszystkim przerażona. Trasa reporterki The World wiodła przez Atlantyk do Anglii, następnie do portu w Calais we Francji. Stamtąd pociągiem miała przez pół Europy przejechać do Włoch. Tam czekała ją kolejna przesiadka na statek, który przez Morze Śródziemne i kanał Suezki płynął najpierw na Ceylon, potem do Hongkongu i Yokohamy. Z Japonii kolejnym statkiem Nelly miała przepłynąć Pacyfik do San Francisco, a potem koleją wrócić do Nowego Jorku. No i oczywiście o postępach podróży miała donosić w miarę możliwości codziennie, krótkie informacje nadawać telegrafem, a dłuższe relacje wysyłać pocztą. No i na papierze, jak się podliczyło te wszystkie parowce i pociągi, wszystko wyglądało prosto, ale tak naprawdę wystarczyłoby tylko jedno spóźnienie, a mogło się pożegnać z pobiciem rekordu, no bo to nie były te czasy, kiedy te pociągi ruszały co godzinę, tylko raczej... Nie mówiąc o statkach, dokładnie. No a o tej porze roku jeszcze zarówno północny Atlantyk, jak i Pacyfik nawiedzały gwałtowne sztormy, które mogły spowolnić, a nawet zatopić statek. Gdyby przegapiła szybki pociąg pocztowy z Calais, mogłaby równie dobrze wracać do domu. Mogła też zapaść po drodze na jakąkolwiek tropikalną chorobę albo złapać zapalenie płuc z powodu częstych zmian temperatury. Gdy Bligh wsiadała na pokład Augusty Wiktorii, udawała się w nieznane, gdzie wszystko mogło się zdarzyć. Nelly zapewniała, że jest gotowa. Nie przewidziała tylko jednego, że będzie miała konkurencję. No i tu zaczyna się kolejny wspaniały rozdział tej pięknej opowieści, bo już będziemy mieć nie jedną podróżniczkę, a dwie, dlatego że tego samego poranka, kiedy Nelly ruszyła w podróż, John Brisbane Walker, naczelny miesięcznika Cosmopolitan. Chyba było trochę inne kosmo wtedy. Chyba tak. Przeczytał na pierwszej stronie The World o wyprawie Nelly Bligh i natychmiast uderzyły go trzy rzeczy. Po pierwsze potencjał marketingowy, jaki miała taki podróż, no bo to są relacje dzień w dzień przez wiele tygodni. Potem fakt, że o tej porze roku szybciej podróżowało się w przeciwnym kierunku. No i wiedza o tym, że Cosmopolitan, owszem, ma na pokładzie dziennikarkę, którą mógłby na taką wyprawę wysłać. Co więcej, która mogłaby pannę Bligh wyprzedzić. A że Walker nie należał do mężczyzn, którzy się długo zastanawiają, kazał zaplanować trasę, kupić bilety, a następnie posłał po Elizabeth Bisland. No i Elizabeth Bisland miała 28 lat i była zupełnym przeciwieństwem tej takiej typowej amerykańskiej dziewczyny, tego typu, którą osobiała Bligh. Bisland była estetką i intelektualistką, pisała do Cosmopolitan szkice o literaturze, no i była bardzo piękna, gdzie każda prasowa wzmianka o Bisland wspominała jej urodzie. Podobnie jak do opisów Nelly, nieodmiennie dodawało ono słowo plaki, czyli po polsku coś między dzielną, chwacką, a morową. Bisland była wysoka, ciemnooka i ciemnowłosa i powszechnie uznawano ją za najładniejszą dziennikarkę w Nowym Jorku. Nazywano ją, jak żeby inaczej, boginią i pięknym, niebezpiecznym Lampartem. Jeden wielbiciel napisał, jest jak haszysz, gdy opuszczam jej dom, kręci mi się w głowie, obijam się o ludzi na ulicy i gubię drogę. Może trochę mniej szary w tym salonie i byłoby lepiej. No, ona sama zdawała sobie sprawę zarówno ze swojej urody, jak i z tego, że ona nie potrwa wiecznie. Pisała, gdy kobieta przestaje być seksualnie atrakcyjna, nie ma w Ameryce żadnej władzy. No, trafne. Wolała więc polegać po prostu na swoim piórze. Pochodziła z południa ze zrujnowanej po wojnie secesyjnej rodziny plantatorów. Przyjechała do Nowego Jorku z $50 w kieszeni, a tysiące, które teraz miała na koncie, zarobiła sama. Także też kolejna dzielna dziewczyna. Kochała książki, sztukę, teatr, dyskusje o nich. Była czarującą gospodynią salonu, w którym zbierała się nowojorska bohema. No i jako taka właśnie osoba nie miała najmniejszej ochoty się z tego ciepłego salonu ruszać. No już najmniej w pospieszną podróż dookoła świata. Nie mam się w co ubrać, a poza tym zaprosiłam gości na wieczór.
Tak powiedziała naczelnemu na tą propozycję, no ale argument jedziesz albo żegnasz się z posadą oczywiście okazał się wystarczająco przekonujący. Elizabeth dostała 7 godzin na spakowanie się, no bo już wieczorem miała wsiąść do pociągu, który zawiezie ją do San Francisco. Miała 8,5 godziny straty do Nellie Bly. Nellie, ruszając w podróż, postanowiła, że zabiera tylko jedną podręczną torbę. Bisland wzięła kufer i walizę. Nellie do swojej tej torby zmieściła jedwabną koszulę, 3 welony, jak rozumiem, na jakieś owady chroniące. Tak, albo chroniącą twarz, bo wtedy należało mieć... No tak, w niektórych krajach też musiała pewnie zakrywać. Mhm. Nie, no bardziej, wiesz, blada cera, twarz damy musiała być jednak... Przed słońcem. Tak, przed słońcem. Mhm. Pantofle na zmianę, zabrała przybory toaletowe, kałamarz, pióra, ołówki i papier, wiadomo, szpilki, igły i nici, to jest to, czego ja zawsze zapominam zabrać w podróż, szlafrok, sweter, manierkę i kubek, kilka zmian bielizny, chusteczki, słoik kremu do twarzy oraz 200 funtów i 2,5 tysiąca dolarów. No letnia sukienka już się nie zmieściła, więc Nellie podjęła decyzję, że objedzie świat w jednej zimowej. Krawiec uszył ją z ciemnoniebieskiego sukna z lamówką z wielbłądziego jego włosa, muszę koniecznie znaleźć zdjęcie. No i właśnie ta suknia, do tego płaszcz w biało-czarną kratkę i niewielka czapeczka, trochę przypominająca tę noszoną przez Sherlocka Holmesa, miały stać się znakiem rozpoznawczym podróżniczki Nellie Bly i najsłynniejszym zestawem zimy 1889-90. Ja cały czas myślę, że to był jednak era bez dezodorantów, ale też standardy higieny były wówczas pewnie nieco inne. W każdym razie podróż przez Atlantyk przebiegła bez większych przygód, a na brytyjskim brzegu Nellie znalazła się w terminie. We Francji odwiedziła, no bo przecież musiała, Juliusza Verna, no i poinformowała go, że właśnie bije rekord jego bohatera. Trudno uwierzyć, że ta dziewczynka sama wyrusza w podróż dookoła świata. Wygląda jak dziecko, uznał Vern, a Nellie, dodajmy, faktycznie nie wyglądała na swoje 25 lat i bezwstydnie z tego korzystała. Gdy przy odbiorze paszportu urzędnik poprosił ją o datę urodzenia, odmłodziła się o 3 lata. Ale naprawdę nie musiała, bo ona naprawdę miała bardzo dziewczęcą urodę, prawda? Może myślała perspektywicznie. Może. Zdaje się, że żona Verna miała większego nosa, bo powiedziała: dziewczyna jest stworzona do takiej wyprawy, jest szczupła, energiczna i silna. Juliuszu, uważam, że panna Bly pobije rekord i sprawi, że twoi męscy bohaterowie będą przy niej wyglądali głupio. Mogę się z tobą o to założyć. No, pisarz zakładu nie przyjął, a Nellie... Mądrze, a Nellie podziękowała im za herbatę i pobiegła na pociąg. Przed wejściem na statek, który miał zabrać ją aż do Chin, zdążyła zatelegrafować do gazety, że żyje i że podróż idzie zgodnie z planem. No i podobnie wyglądały kolejne etapy, to znaczy Nellie, która w Nowym Jorku była niestrudzoną reporterką, była ciekawa wszystkiego, no w podróży ją o dziwo interesowały no jedynie rozkłady jazdy pociągów i statków. Nie zeszła pod pokład statku, żeby opisać, w jakich warunkach podróżują stłoczeni jak sardynki pasażerowie trzeciej klasy, no podczas gdy ci z klasy pierwszej jedzą 12-daniowe posiłki. Na temat mieszkańców odwiedzanych krajów miała pobieżne i no raczej rasistowskie obserwacje. Hindusi, pisała, nie używają mydła. Chińczycy są najbrudniejszymi ludźmi na ziemi, a arabscy żebracy narzucają się ze swoim kalectwem. Większe wrażenie zrobiło na niej tak naprawdę tylko więzienie w Kantonie, na którego dziedzińcu wykonywano karę śmierci przez obcięcie głowy. No nie dziwię się, że zrobiło to wrażenie, bo widziała, że krew nie zdążyła jeszcze wsiąknąć w ziemię po egzekucji 11 mężczyzn poprzedniego dnia. Dowiedziała się też od przewodnika, że kobiety przywiązywano do drewnianego krzyża i systematycznie wycinano mieczem im kawałki ciała, zaczynając od piersi, przez nos, uszy, palce. Podobno w rękach wprawnego kata ofiara długo nie umierała, a ta tortura nazywała się Ling Chi, czyli 1000 cięć. Tak, ale Nellie pisała nie tylko o takich makabrach, zdarzały się też lżejsze relacje, zwłaszcza jeśli dotyczyły jej własnych przygód. Na statku na przykład oświadczył się jej drugi syn hrabiego, który miał błękitną krew, no ale jako że był drugim synem, zero szans na tytuł i pieniądze, no chyba że jego brat wygodnie zszedłby z tego świata. No i tenże drugi syn hrabiego uznał, że Bly no na pewno, która podróżuje, jest amerykańską dziedziczką, która no o niczym innym nie marzy, jak tylko o ślubie z arystokratą. I podszedł do tego tak kokieteryjnie, to znaczy zapytał, co byś ze mną zrobiła, gdybyśmy się pobrali. Posłałabym cię do pracy, obcięła go Nellie, a hrabia do tematu nie wracał. Bardzo ładnie.
Tymczasem Bisland, chociaż była początkowo tak niechętna podróży, wyciągnęła z niej dużo więcej jako dziennikarka. Od kiedy opuściła port w San Francisco, każdy kolejny kraj odkrywał przed nią kolejne cuda. Zakochała się absolutnie w Japonii, którą zwiedzała jak każdy ówczesny biały podróżnik w lektyce albo rikszy. Piękno krajobrazu, jak skopiowanego zupełnie z japońskich akwarel, zaparło jej dech, podobnie jak góra Fuji i świątynie przypominające bogato zdobione pudełka na biżuterię. Zachwyciła się kimonami, obyczajami Japończyków oraz skarbami Orientów, które można było na tamtejszych targach kupić za ułamek zachodniej ceny, czego nie omieszkała zauważyć. Pisała: przybyłam z kraju zdrowego rozsądku, maszyn parowych i gazet, do krainy porcelany i poezji, gdzie nawet najzwyklejsze rzeczy są piękne. Wracając do Nelly, gdy ponownie znalazła się na amerykańskiej ziemi, w San Francisco przywitała ją okropna wiadomość. Najcięższa zima za ludzkiej pamięci zasypała tory do Chicago kilkumetrową warstwą śniegu. No nie przejedzie, nie ma takiej opcji. Tyle, że redakcja The World, która od 2 miesięcy prowadziła loterię pod hasłem przewidź dokładny czas, w jakim Nelly Bly okrąży świat, i tu nagrodą była podróż do Europy, a nakład rósł jak na drożdżach, no i ta redakcja, inwestując w swoją reporterkę, opłaciła specjalny pociąg z tylko jednym wagonem, którym Nelly przez południowe Stany miała się dostać do Nowego Jorku. No i ta podróż Bly przez USA przypominała triumf rzymskiego cesarza. Na każdej stacji witały ją tłumy z kwiatami i prezentami. Lokalni dziennikarze bili się o wywiady, a czytelnicy The World śledzili każdą milę pokonywaną przez Nelly. Ona już nie pisała newsów, po prostu sama stała się newsem. Czego uczy się nas, żeby nigdy tego nie robić? No, ale taka podróż. No, prawda. Kulminacja nastąpiła 25 stycznia 1890 roku na dworcu w Jersey City. O 15:51 pociąg się zatrzymał na stacji, a Nelly postawiła obie stopy na peronie. I jej podróż dookoła świata zajęła dokładnie 72 dni, 6 godzin, 11 minut i 14 sekund. Dodajmy, że zwycięzca loterii i obstawiania wyniku pomylił się tylko o 0,2 sekundy? No to też mi się wydało, nie wiem, może to podliczył do setnych. Tak. W każdym razie, no, gratulujemy podróży do Europy. Kiedy Nelly właśnie wysiadła i postawiła dwie stopy, nie jedną, bo dwie musiały być na amerykańskiej ziemi, tłum zaczął krzyczeć i klaskać, wszystkie statki w zatoce uruchomiły parowe gwizdki, a armaty oddały honorowy salut. No, królowa Wiktoria, gdyby się pofatygowała do byłych kolonii, pewnie nie byłaby tak witana. Tłumy towarzyszyły też Nelly na promie na Manhattan i przez całą drogę do redakcji, blokując wręcz ulicę. Bly z triumfalnym uśmiechem całą drogę stała w powozie i machała wielbicielom swoją słynną czapeczką. Naczelny kosmopolitan, uznając swoją porażkę, przesłał jej kosz róż. A Bisland, no, którą niestety na ostatniej prostej spowolniły atlantyckie sztormy, przybyła do Nowego Jorku 30 stycznia po 76 dniach podróży. Też pobiła rekord książkowy, no ale nie witał jej tłumy. Zanim szał na Nelly Bly się skończył, a powstała nawet planszówka z Nelly podróżującą dookoła świata, Globetrotterka postanowiła wycisnąć z niego ile się tylko dało. Rzuciła wtedy pracę w The World, także dlatego, że właściciel Joseph Pulitzer nie uznał za stosowne zapłacić jej ekstra za podniesienie nakładu gazety. No, przyznajmy, że to świństwo. I kontrskuteczne skąpstwo po prostu, tak. Bo stracił sensację i znaną reporterkę. Tak jest. No, Nelly ruszyła wówczas po kraju z cyklem wykładów. No i niestety podróż okazała się finansową porażką, podobnie jak kontrakt na pisanie powieści w odcinkach. Zanim minął rok od triumfalnego wjazdu do Nowego Jorku, słynna podróżniczka była bez pracy, przykuta do łóżka po wypadku i w depresji. W 1893 roku, czyli 3 lata po jej wyprawie, nowy naczelny The World zaproponował jej powrót do gazety. Ale wywiady z celebrytami i reportaże z gatunku Noc w nawiedzonym domu już nie przynosiły jej satysfakcji. Nelly Bly była zmęczona, zniechęcona i sfrustrowana i potrzebowała zmiany.
W 1894 roku w pociągu, no gdzie by indziej, poznała przemysłowca Roberta Simana i po tygodniu byli już po ślubie. Panna młoda miała wówczas 30 lat, a pan młody ponad 70 oraz majątek szacowany na 5 milionów dolarów. Ale Nelly już jako nastolatka wiedziała, czego chce i na tej liście było pracować w gazecie, zmienić świat, zakochać się i wyjść za milionera. No i trzy rzeczy na pewno udało się jej osiągnąć. Co do zakochania, to zdania są podzielone. Chyba nawet sam małżonek nie był za bardzo tego pewien, bo wynajmował prywatnych detektywów, żeby śledzili panią Simon. Ich małżeństwo trwało 10 lat, a po śmierci męża Nelly przejęła stery jego stalowni. I z fanfarami, bo zadbała o to, akurat na marketingu to się znała, żeby gazety napisały o pierwszej kobiecie na czele tak poważnego przedsiębiorstwa. Ale będąc szefową, nie zapomniała o swoich reformatorskich korzeniach, to znaczy, co nie było wtedy bynajmniej standardem. Zapewniła robotnikom opiekę medyczną, bibliotekę i łaźnie. Niestety, jak sama przyznawała, finanse ją nudziły. Wolała wynalazki i nawet udało jej się coś opatentować. Naprawdę była kobieta wielu talentów, na przykład nowatorską kankę na mleko, no a zarządzanie delegowała. No, efekt tego delegowania był nietrudny do przewidzenia, bo nieuczciwi menedżerowie bezwstydnie ją okradali, a firma ostatecznie zbankrutowała. Nelly potem wyjechała do Europy, miała bezbłędne wyczucie, trzeba przyznać, bo zsiadła ze statku w sierpniu 1914 roku, dosłownie kilka dni po wypowiedzeniu wojny przez Austro-Węgry Serbii. Ruszyła na front wschodni i w wieku lat 50 znów została pionierką, bo oto była pierwszą amerykańską korespondentką wojenną. No i z oblężonego przez rosyjskie wojska Przemyśla, swoją drogą przypomniały mi się w ostatniej części Ani Zielonego Wzgórza, która się dzieje w czasie wojny. Jest tam taka scena, jak czytają doniesienia z frontu, no i właśnie pada hasło, że coś się dzieje w Przemyślu i starają się jakoś to przeliterować i bardzo, bardzo im nie idzie. Nie pamiętam tego, świetne. Więc ciekawa jestem, jak Nelly tenże Przemyśl napisała. W każdym razie pisała tak. Ranni żołnierze wracają z frontu spokojni i cisi. Czasem salutują, ale częściej kusztykają przed siebie, na wpół świadomi, obojętni na otaczającą ich rzeczywistość. Nie słyszą kanonady. Ich nerwy nie reagują już na potworne świsty granatów, które przelatują nad naszymi głowami, niewidoczne dla oczu. No i nie tylko, jak się okazało, jej praca na froncie wschodnim nie ograniczała się do pisania relacji, raz nawet została aresztowana, to znaczy wzięto ją za brytyjską szpieginię, ale zwolniono. Po wojnie wróciła do Nowego Jorku, no ale przez 30 lat dziennikarstwo bardzo się zmieniło i zmieniła się też sama Nelly. W korpulentnej starszej pani z kokiem siwych włosów trudno było rozpoznać szczupłą brunetkę, a młodsi koledzy patrzyli na nią trochę jak na relikt zapomnianych już czasów. W sumie nie wiadomo dlaczego, bo dziennikarstwo śledcze przecież nabrało rozpędu. Wykorzystując dawne przyjaźnie, Nelly dostała kolumnę w Evening Journal, płatną $100 tygodniowo i to była połowa tego, co dostawała w 1890 roku. Tak, i to jeszcze biorąc pod uwagę, że inflacja pewnie jeszcze zmniejszyła tą sumę. Tym niemniej, nieoczekiwanie pewnie dla osób, które w nią nie wierzyły, felieton Bly, który był katalogiem ludzkich nieszczęść przypisanych do konkretnych twarzy plus prośba o pomoc, okazał się sukcesem. I dzięki Nelly dzieci z sierocińca dostawały prezenty na gwiazdkę, wielodzietne rodziny, węgiel i ciepłe ubrania, a porzucone niemowlęta, które, jak pisała, potrzebują jedynie szansy, by stać się piękne i mądre, co jest dość sentymentalne, ale ładne i potrzebne, w każdym razie dostawały nowe domy. No i zmieniając świat, nawet jeśli tylko dla biednych Nowojorczyków, Bly niestety pracowała po kilkanaście godzin dziennie, nie dosypiała i nie dojadała, co odbiło się na jej zdrowiu. W styczniu 1922 roku zapadła na ciężkie zapalenie płuc i kilka dni później umarła. Miała 57 lat. Elizabeth Bisland, jej niegdysiejsza konkurentka w podróży dookoła świata, przeżyła Nelly o 7 lat. Do końca życia pisała, a głównie były to eseje o literaturze, nie poszła w reportaż. W jednym z nich tak podsumowała kobiece bohaterki powieści tworzonych przez mężczyzn. Niekończący się łańcuch rumianych, uśmiechniętych, przyjemnych młodych osób z moralnością królików i umysłowością motyli. No, ostro. Ale słusznie. Ale słusznie. Ostatnią swoją książkę poświęciła przemijaniu. Pisała: zima jest jak starość, pozbawia iluzji miękkich konturów, pokazuje wszystkie żyły i przeguby na biednym szkielecie, dawniej ubranym w gładką skórę i w bujne listowie.
Bisland zmarła w 29 roku w wieku 67 lat i także na zapalenie płuc. Jej nekrolog w New York Timesie nie wspominał w ogóle o jej podróży dookoła świata, a ostatecznie pochowano ją na tym samym cmentarzu co Nelly. Z kolei budynek szpitala dla obłąkanych w XX wieku popadł w ruinę, a w XXI jej pozostałości zmieniono na, jakżeby inaczej, luksusowy apartamentowiec. Dziś Nelly ma swój pomnik na Blackwell Island, którą przeszczono na Roosevelt Island, pewnie żeby skończyć z tymi skojarzeniami. Ma też miejsce chyba w każdej historii dziennikarstwa i w większości książek typu Dziewczyny, które zmieniały świat. To na niej też, dodajmy, twórca Supermana miał wzorować postać dzielnej reporterki Lois Lane, ukochanej Clarka Kenta, co w sumie nie wiem, czy Nelly tak bardzo by się spodobało, no bo biedna jest klasyczną damą w opresji i ciągle ją ten Superman musi ratować. Tym niemniej, no, jest to pomnik trwalszy niż ze Spiżu, jakby na to nie patrzeć. No tak, popkulturowe pomniki są dosyć trwałe. Tak. Okej, okay, i tutaj mała zmiana, to znaczy od tego podcastu spróbujemy nasze bohaterki oceniać w kilku kategoriach. No i pierwsza z nich to łamanie reguł. To znaczy, czy nasza bohaterka raczej jechała jak czołg, kopiąc się z koniem, czasem nawet wygrywając, czy raczej dyplomatycznie naginała. No i w skali 1 do 5, jakbyś oceniła Nelly i jej łamanie reguł? No, myślę, że między 4 a 5. Wydaje mi się, że ona te reguły nie tylko łamała, ale też później wprowadzała własne trochę, także... No regułą, kiedy zaczynała, było to, że nie ma kobiet w dziennikarstwie. Ona, trudno powiedzieć, że otworzyła kobietom drzwi do dziennikarstwa, ona wywaliła te drzwi kopniakiem. Nie no, rzeczywiście co najmniej czwórka, ponieważ kiedy Nelly zaczynała, to kobiet w dziennikarstwie praktycznie nie było, a kiedy kończyła, dalej może na pewno nie było wśród redaktorów naczelnych, prawda, ale na pewno dostawały, były traktowane poważniej, dostawały poważniejsze zadania, wyważyła te drzwi, no okazało się, że dziewczyny też mogą. Ale z drugiej strony ona rozumiała reguły, które były jej sprzyjające, bo ona dobrze rozumiała, że czytelnictwo, podniesienie nakładu jest ważne i wiedziała, jak to robić, więc akurat te reguły panujące na rynku prasy miała wykorzystać świetnie, prawda, tymi swoimi reportażami. Mm-hmm. No i podjęciem tego ryzyka podróży dookoła świata, także umiała rozróżnić, kiedy trzeba regułę łamać, a kiedy trzeba ją po prostu zastaną regułę wykorzystać, to jest... Skuteczne przede wszystkim, tak, i rozsądne. Druga kategoria to hollywoodzka biografia, no i tu zdecydowanie piątka. To znaczy, można by z tego zrobić hollywoodzki blockbuster, na pewno nie teatr telewizji. Tu mamy i Dom dla obłąkanych, i Podróż dookoła świata, i Pierwszą wojnę światową, no to jest tu tylko brać. No jest wszystko, bohaterka z charakterem, przygody, zwroty akcji, suspens, absolutnie, tak, piątka. Jedziemy dalej. Zmiana świata. Czy jakoś wpłynęła na los świata? Dobrze albo źle, czy niespecjalnie? No mnie się wydaje, że wpłynęła po pierwsze właśnie wprowadzając do dziennikarstwa kobiety. Po drugie, no reportaż wcieleniowy jest czymś, co się na dobre zakorzeniło. Notabene robiłaś kiedyś materiał jakiś, gdzie działałaś pod przykrywką zbierając materiały? Nie, obawiam się, że nie. A ty? Ja robiłam. Ja poszukiwałam dawcy spermy, żeby urodzić dziecko. I napisałam reportaż, dlaczego chce mnie zapłodnić 32 facetów. Jakoś chyba taki był tytuł. Dość traumatyczne doświadczenie, muszę powiedzieć, bo spotykałam się z tymi mężczyznami i rozmawiałam z nimi. Także tak, robiłam wcieleniówkę. O, czyli no tak, no to Nelly zdecydowanie wyrzucać za pionierkę, no ale wiesz, no ona zmieniła dziennikarstwo, to na pewno, ale czy zmieniła świat, to nie powiedziałabym. No okej, okay, no umożliwia no kobietom podróżowanie bez przyzwoitek, jest to jakiś plus. Ale jednak... kobiety na łamach i kobiecy głos w mediach, no to była zmiana. Ja myślę, że to musiało wpływać na zmianę wszystkiego, bo to wiesz, no ludzie czytają gazety, słuchają radia, potem telewizja, w związku z czym jak jest kobieca perspektywa, no to zmieniają czytelniczki, słuchaczki, Wicki. Może tym nie wiem, dała trójkę, bo gdybyśmy rozmawiały, nie wiem, o Katarzynie Wielkiej albo Marii Curie Skłodowskiej, ich wkład w zmianę świata byłby jednak większy. No tak, ale jak jesteś, wiesz, to nie wiem, czy można porównywać dziedziny, bo polityk ma zupełnie inne narzędzie do zmieniania świata niż malarz, tak? Więc... pytanie, czy możemy oczekiwać takich samych efektów. Mnie się, wiesz, podoba też to, że oprócz reportażu i wcieleniówek, ona też upowszechniła to dziennikarstwo interwencyjne, czyli takie, że dziennikarz podejmuje temat po to, żeby coś zmienić w realu. I ona, ten ostatni przykład, o którym mówiłaś, kiedy dała taki apel, tak? Tu mamy sierotę, która potrzebuje domu, tu biednych ludzi i ludzie na to odpowiedzieli. Dzisiaj to jest bardzo popularne, ale wtedy to było coś chyba rzadkiego, więc to świetna rzecz.
Czyli ja 3, a ty 5, 4? Ja 4. 4. Czwarta kategoria to feminizm, znaczy czy poprawa życia innych kobiet ją interesowała i czy coś w tej sprawie zdziałała. Mi się wydaje, że Nelly nie była sufrażystką, wtedy feminizmu jeszcze nie było, raczej na pewno. Nie była teoretyczką, to ją nigdy nie interesowało, ale swoim działaniem na pewno tworzyła kobietom nowe drogi. Ale z drugiej strony, na przykład w 1913 roku została wysłana na zjazd feministek tak. nowojorski. I relacjonowała go w ten sposób, tak, z takim właśnie z takim lekkim sarkazmem, tak? Znaczy nie interesowało ją za bardzo to, co one mówią, ale bardzo to, w co one są ubrane. Na przykład o jednej napisała, że to w ogóle skandal, że wygląda jak kocmołuch, tak, że kobieta, która jest aktywistką, tak, poważnie? Tak, nie musi przestać być atrakcyjna i że to ją strasznie rozprasza, więc wydaje mi się, że jakby tutaj tkwiła całkowicie w konwencjach epoki i trzymała się tych reguł, bo tego oczekiwali od niej przełożeni i jej czytelnicy, wydaje mi się wtedy, że podejść do tych sufrażystek jako takich trochę rarogów. Więc no, 5 za działanie, 1 za teorię, czyli w sumie 3. Ale pamiętajmy, że tak naprawdę Nelly Bly się narodziła od tego pierwszego listu do gazety, który właśnie wbijał dziewczyny, kobiety w pewien schemat i ona przeciwko temu się postawiła, więc ja myślę, że ona jednak feministką była, tylko prawdopodobnie tak siebie nie nazywała, co zresztą do dzisiaj mamy dużo takich przypadków, że kobiety tak siebie nie nazywają, jednocześnie korzystając ze zdobyczy feminizmu, także no, ona weszła jednak bardzo feministycznie. Poza tym wydaje mi się, że chyba sufrażystki się z kolei na nią bardzo powoływały, dając ją za przykład właśnie reporterki, podróżniczki, więc chcąc, nie chcąc trochę tym sufrażystkom punktów dodała, nawet jeśli była sceptyczna na łamach. Ja bym jej nie nazwała feministką, ale nazwałabym ją pionierką praw kobiet, na pewno prawa kobiet do realizowania się zawodowo. Okay. Wreszcie beach factor, czyli punkty ujemne za podkładanie świni, za brak solidarności, za wyzysk i tak dalej. I mimo najlepszych chęci nic nie znalazłam. No ja też nie. Była charakterna, ale raczej nie ma śladów po tym, żeby miałaby grać nie fair, tak? No można by się może przyczepić do tego, że na przykład podała nazwiska swoich źródeł na tej wyspie Blackwell, nie myśląc o tym, jakie konsekwencje mogą te kobiety spotkać, ale to też były takie pionierskie czasy dziennikarstwa. Pytanie właśnie, tak, na ile w ogóle prawo regulowało kwestię anonimowości, jak to wyglądało, jaki był modus operandi, trudno mi powiedzieć. No więc rzeczywiście trudno tutaj podawać jako zarzut, tak. Mm-hmm. Więc tutaj raczej zero punktów ujemnych. Zero. Chociaż też, i to jest moim zdaniem plus, nie wydaje mi się, że to osoba była, która była nudno kryształowa. Nie, zdecydowanie ona jest taka pełnokrwista. Dla mnie ona jest fajna, bo nie jest ani pomnikowa, ani nie jest taka w jakiś taki karykaturalny sposób wredna, taka barwna przez wredność, tak? Jak Alice Roosevelt, mm-hmm. tak? Która była po prostu barwna z powodu pewnego szorstkości, sarkazmu i tak dalej. No Nelly Bly wydaje się taką w sumie normalną kobietą, jaką my jesteśmy, tak? Wszystkie i tak. Taką i po prostu, która była bardzo zdecydowana. Mnie ona się podoba. No właśnie ostatnie pytanie, to czy ją lubimy? Wiesz co, ja tu walczę, bo ja bardzo nie lubię harcerek. Takiego temperamentu, takiego chorzego, takiego hej do przodu, takiego właśnie, bo Nelly Bly w tych swoich tekstach, wtedy była taka maniera pisania w pierwszej osobie, tak, co mi się przydarzyło, wszystko to takie subiektywne, a te jej obserwacje przez to nie są jakieś szczególnie głębokie. To jest takie, wiesz, ślizganie się po powierzchni i takie właśnie ja, poniedziałek, ja, wtorek, ja, środę, ja. Może to była taka wtedy maniera dziennikarska, tak? Myślę, że tak. Myślę, że jak my to dzisiaj czytamy z punktu w czasie, kiedy już mamy reportaże Aleksijewicz, czy wywiady Oriany Fallaci, no to jest bardzo trudno poważnie potraktować styl gazet sprzed 100 lat. Być może, ale z drugiej strony zobacz na refleksję Elizabeth Bisland,
które były, wydaje mi się, ciekawsze, mimo że ją tylko tam liznęłyśmy, no bo Nelly miała jednak ciekawsze życie i była pionierką dziennikarstwa śledczego i zrobiła więcej, no to jeśli chodzi o samą literaturę, no to moim zdaniem tu Bisland absolutnie wygrywa. No tak, no Bisland była wyrafinowaną intelektualistką, ale ja Nelly Bly bardzo lubię właśnie za to, za co ty jej nie lubisz. Ja ją lubię za ten taki prawdziwie dziennikarski temperament, który kazał jej iść wszędzie tam, gdzie się źle dzieje, sprawdzać to i dobijać się o zmianę. To jest coś takiego, co dla mnie w dużej mierze jest kwintesencją dziennikarstwa i mnie to nie drażni. A przeciwnie, to, że ona się w tamtych czasach upominała właśnie o kobiety, o prawa pracownic, no takie rzeczy, które były naprawdę ostatnie na liście to do aktywistów i polityków, to tak, mi to imponuje. Nie, mi to... Nie chciałabym, żeby wyszło, że mnie drażni to, że... Ja rozumiem, tobie chodzi o pewien taki typ raczej o formę niż o treść. Nie musimy mieć tego samego zdania o naszych bohaterkach, wręcz nie powinniśmy. To no, byłoby nudne. Nelly Bly na pewno jest godna podziwu w tym, że mi się wydaje, że ona po prostu to była dziewczyna, która była po prostu szalenie odważna. Tak. Taką czystą odwagą. Tak, po prostu tak chcę, żebym skoczyła na główkę, to skoczę na główkę i potem się będę martwić, co jest pewnie brawurowe, ale robiła to, tak jak wspomnieć, no w dobrym celu. Tak, dokładnie. To znaczy jej odwaga nie była, być może w tym był jakiś narcyzm czy pogoń za adrenaliną, ale de facto jej odwaga jednak służyła zawsze wyższemu celowi. No, pół na pół. Służyło trochę jej, a trochę wyższemu celowi. No tak, ale jednak... Cieleniówki w fabrykach, wiesz, w tym szpitalu i tak dalej, no to posłużyło dobrym sprawom. Tak, chociaż akurat, bo myśmy tam wspominały, że rzeczywiście jej następcy nie robiły wcieleniówki i to nie wszystko to robota Nelly Bly. Rzeczywiście zdarzyło się, gdzie wcieleniówki w fabrykach prowadziły do tego, że później aktywiści używali tych materiałów do tego, żeby no, przepchnąć prawa robotnicze, ale to nie zawsze była akurat robota Nelly Bly. Okej, rozumiem. No więc to chyba na tym skończymy. Czy chcesz jeszcze dodać? Nie, dla mnie to w zasadzie powiedziałyśmy chyba wszystko, poza tym, że naprawdę jej bardzo zazdroszczę podróży dookoła świata. To była jedna z moich ukochanych książek w 80 dni dookoła świata w dzieciństwie i zazdroszczę. I może dlatego też mam do niej taki sentyment, że była nie tylko dziennikarką, ale jednak też podróżniczką. Mhm. Nawet jeśli robiła ją w biegu, ewentualnie oglądając świat jeden raz, jak się mogła zatrzymać na pokładzie statku pewnie. Tym niemniej no, była to niesamowita przygoda, to na pewno. Wspaniała. W tej swojej jednej sukience i jednej czapeczce. Jeśli zgadzacie się z naszą oceną, lubicie nasz podcast albo macie zamówienie na następne, no odzywajcie do nas na Instagramie. Jeśli się nie zgadzacie też, piszcie. Tak, tak, jeśli uważacie, że na niczym się nie znamy, że oceniliśmy bohaterkę dla surowo albo za łagodnie, albo że to w ogóle seksizm, opowiadamy tylko o kobietach, a przecież mężczyźni też są, to też piszcie. Serio? Byli jacyś ciekawi mężczyźni w historii? Muszę poszukać. Musimy poszukać, dokładnie. Nie, ten podcast nazywa się Hair Story, więc jednak trzymamy się kobiet. Tym niemniej zapraszamy do pisania. Bardzo chętnie odpowiemy. To mówiłam ja, Katarzyna Wężyk. A to mówiłam ja, Natalia Waloch. Dziękujemy bardzo i do następnego odcinka. Herstoryczne opowieści wysokich obcasów. To był podcast wysokich obcasów. Na kolejne. Zapraszamy w najbliższy piątek.